Na koniec zapytam o święta wielkanocne, które już przed nami. Czy osoby, których jest też sporo, osoby niewierzące, powinny obchodzić święta wielkanocne? To jest tak jak z gwiazdką. Często przy stole nie zasiadają same osoby wierzące, a jednak lubimy choinkę, lubimy prezenty, a w przypadku Wielkanocy te kurczaczki i zajączki. Wiecie Państwo, ja nie wyznaję żadnej religii. Ludzie mylą religijność z duchowością. Duchowość to jest przypominanie sobie prawd, sięganie do początków, szukanie prawd, na których oparta jest cała struktura wszechświata, od której my zależymy, bo jesteśmy jej częścią. To nie są religie. Natomiast jeśli chodzi o same święta, to te święta nie są o zajączku. Tyle powiem. I każdy, kto poszukuje, to miejsce przy stole powinien mieć. Jeżeli ktoś uważa, że nie jest religijny, to całe szczęście, dlatego że prawda i wiara nie mają nic wspólnego z religiami. Bardzo chętnie o tym kiedyś porozmawiam z Państwem, jak będzie troszkę ciszej. Chyba muszę iść na scenę jeszcze na finał. A już idę, już idę. No ale no szkoda, bo to takie ciekawe wątki. Ale mnie Pan zaskoczył. Tym bardziej z nadzieją. Do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę czasu na to, żebyście potrafili się cieszyć chwilą i cieszyć tym, co jest. Nie rozpatrywać tego, czego nie ma, bo zawsze czegoś nie ma. To nie jest tak, że wszystko mamy. A jakbyśmy wszystko mieli, to by było okropnie. Więc jeżeli już coś jest, to podziękujcie Państwu w sercu za to, co jest i pomnóżcie to szczęście, motywując i ciesząc się z kimś innym, kogo też dotyczy to szczęście, ta obfitość. Bo na pewno każdy jakąś obfitość czuje.